jestem po takim turze po Polsce, wiele rozmów z samorządowcami, którzy otrzymują nowe wyliczenia, nowe rachunki, gdzie ceny rosną 50%, na przykład dla komunikacji miejskiej, dla oświetlenia miejskiego, dla różnych instytucji. Co zamierzacie z tym zrobić i dlaczego 4 lata były fatalne dla polskiej energetyki? Dziękuję bardzo, odpowiada Jacek Sasin. Jeśli gdziekolwiek występują takie przypadki, jakich pan mówi, to proszę, żeby ci samorządowcy zwrócili się do dostawców energii o to, żeby zastosowali przepisy ustawy, którą wprowadziliśmy w życie, która gwarantuje, że zarówno dla osób prywatnych, osób fizycznych, dla polskich rodzin, jak i dla instytucji publicznych, takich właśnie, jak pan, o których pan mówi, szpitali, szkół, wszelkich instytucji samorządowych, te ceny energii mają być takie same, jak w roku poprzednim. My gwarantujemy, że te ceny energii również w przyszłym roku nie wzrosną. Inaczej, panie przewodniczący, niż pana partia, która ustami pani poseł Leszczyny wprost zapowiedziała, że w przyszłym roku te ceny energii gwałtownie wzrosną. A wzrosną dlatego, że zgodziliście się na rozwiązania klimatyczne, które rzeczywiście taki wzrost cen dzisiaj wywołują w polskich warunkach. Dziękuję. Tomasz Siemoniak. No nie zmienia to faktu, że 4 lata zostały zmarnowane. Takim przykładem czarnym jest Gdańska Energa, gdzie 8 czy 9 zarządów było. Nie sposób prowadzić firmę, szczególnie firmę energetyczną, jeżeli przez cały czas różne koterie walczą i się zwalczają. Więc fatalny minister energetyki, brak pomysłu, brak strategii, dopiero w ostatnich miesiącach chyba została przyjęta, więc pozostanę tu przy swoim. A pana premiera trzymam za słowo, bo samorządowcy słuchali tych słów i będą w razie czego rachunki do pańskiego gabinetu przysyłać. Powtarzam jeszcze raz z pełną odpowiedzialnością, że gwarantujemy ten poziom cen energii na poziomie zeszłorocznym. Tak będzie również w przyszłym roku. To jest gwarancja dla wszystkich Polaków. Również dla tych wielkich zakładów energochłonnych przyjęliśmy pakiet osłonowy, więc również tutaj mamy propozycje dla biznesu, dla małych firm. To również są ceny, które zostały utrzymane.